Hello, moi najlepsi, superowi, mega epic widzowie. Widzę, że wróciliście z powrotem do mojego Jogboxa, gdzie dzisiaj robimy wszystko do tyłu. Idziemy tym razem do tyłu, idziemy do tyłu w czas, gadamy do tyłu. Okej, już skończyliśmy gadać do tyłu, chyba wrócimy normalnie, bo nie wiem, czy zrozumiecie to. Jakbyście chcieli, to możecie zawsze to ściągnąć i przegrać na odwrotną stronę i zobaczyć, co tam mówiłem. Ciekawe, czy tam jest jakaś sekretna odpowiedź, nie? Ciekawe, w sumie to by był dobry pomysł, ale w sumie tym razem, powiem szczerze, wymyśliłem na miejscu, ale brzmiało trochę, czasami brzmiało tak, jakby było do tyłu, ale okej. Wracamy tam, gdzie ten niegrzeczny Skeleton nas rozpierniczył za przeproszeniem i nas zdenerwował, nieźle, nawet nie Skeleton, zombiak z mieczem i głupia mysz, zawsze musi być mysz. Czemu mysz? Nie mam pojęcia. Kto wymyślił, żeby wsadzić myszy do tej gry? Nie wiem, jakiś kolejny... Jakiś kolejny ktoś na pewno wymyślił to, ale nie ja. Wiem, że ja tego nie wymyśliłem, to nie był mój pomysł. Nic nie ma związanego ze mną. Drewno do sprzedaży, do miasta. Idziemy szybko do miasta. Zobaczymy, co możemy im sprzedać. Mamy takie mini przyspieszenie tym mieczem, że możemy trochę straciliśmy cały level. Czajcie? Oh no. Ale przynajmniej mamy ten 6 serduszek. Chodź, mój kochany monk. Mam coś to dla ciebie słodkiego. Damy im, aż mają... O, sami nie mamy wystarczająco. Tak. Żelazo im możemy sprzedać. Ale damy później. Wrócimy później, będziemy tam i z powrotem chodzić. Idziemy, spróbujemy znaleźć z powrotem tam, gdzie byliśmy. Ten zombie miejsce. Tam, gdzie mogą być schowane jakieś ciekawe itemki. W sumie jesteśmy blisko domu, nie? Nie? Wszystko na tej skryjówki. Myślę, że tutaj gdzieś będzie. I nie ma. Jest. Pięknie. Myślę, że możemy tutaj wrzucić. Wyrzucić wszystkie niepotrzebne itemy. Można to wyrzucić. Skórę. Zawsze dużo tej skóry zbierałem i nie była aż taka potrzebna. I resztę w sumie jest. I te mnie ciekawią. Ciekawe, co będzie, jak je wsadzimy do... Żebyśmy się mogli coś z tego nauczyć. Zapomniałem, jak to w Towncrafcie, nie? A teraz musimy znaleźć miejsce na nasze artefakty. Wsadzimy je tutaj. Artefakty nasze. Uncommon. Common. Jak ładnie się mi od razu ułożyły. Ułożyły mi się już w dobrym kolejności i właśnie pięknie tu też się ułożyły. Idziemy teraz do drewna. To będzie bardzo ważne. To też. I tutaj wsadzimy inne itemy. Na przykład... W sumie ładnie wszystko się organizuje do tej pory, nie powiem. Łuk może tu iść. I kości weźmiemy ze sobą, czemu? Ponieważ myślę, że może być wilk w okolicy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Czemu tak sądzę? No bo było ich tam parę, nie? Możemy złapać kolejnego wilka i zawołać go do współpracy z nami. Żebyśmy mieli kolejnego... Jak go nazywałem znów? Maxio będziemy mieć, ale tym razem będzie Reksio. Bo Maxio już nie żyje niestety. Bardzo krótko przeżył, ale miał swoje 5 minut sławy ze mną. Biedny Maxik. Będę tęsknił za tobą, moje kochane drogie. Ojejku. Okej, ale już zapomniałem o nim, będzie na pewno nowy pies. Idziemy. Jeden wilk, co tam płakać? Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Dobrze mówię? Nie wiem, ale brzmi jakby miało trochę sensu, to niech będzie. Idziemy w tą stronę. Tak mi się zdawało, że poszliśmy w tą stronę ostatnio. Latający śnieg! To znaczy, że demon jest koło nas, kurczę. Herobrine. O Jezus. Musimy uważać, może być w pobliżu. Wow! O nie, to krowa. Ten Herobrine gdzieś tu jest. Jest Herobrine. Taki podobny w tym. Zobaczcie, jaki fajny mam strzał. Boom! Blisko. Strzelamy jeszcze raz.
Świeże strzelamy jeszcze raz, ja chcę parę razy rzucić śnieżką. Zobaczymy, czy trafimy w krowę. Bum! Wow! Nice! Tam jest kolejna, dalsza. Tak blisko, lol! Strike! Nice! Ale strzał! Wiem, że trzecim razem, ale zawsze trzecim razem się mi udaje. Tak samo jak zdrapkę. Na zdrapce wygrałem 30 funtów. Ale wiecie czemu? Wiedziałem, że wygram. Ponieważ w pudełku, wiesz, gdzie mają te wszystkie różne zdrapki, było numer 4. A czy był numer 3 czy 4? Nie, numer 4 i kosztował 3 funty. Moje dwa ulubione numery. Było do wygrania 300 tysięcy funtów, czyli kolejny numer 3. Były 4 razy do wygrania, czyli 300 tysięcy funtów, 4 razy do wygrania jest 12, 1 i 2 jest 3. I 3 i 4 są też bardzo dobre numery, bo tworzą numer 7, który jest też bardzo dobry. Po prostu wiedziałem, że wygram. Myślałem, że 300 tysięcy wygram, ale wiesz, trochę optymistycznie. I tak, wygrałem 30 funtów, a kosztowało mnie 3 funtów. Myślałem, że w sumie zanim pojadę, mogę rozdać jakiś jeden jeszcze gift code za to. Kupię wam gift code za to, wiesz, pół zostawię dla siebie, żeby kupić sobie coś smacznego. Jakieś czekoladki, jakieś picie. A drugie kupię wam gift code za to, ponieważ no, wygrałem 30 funtów i myślałem, że poświęcę trochę dla was, ponieważ zanim nagrywałem Yogboxa, to właśnie poszłem kupić tą zdrapkę. Czyli możecie mieć gift code'a. Ale ja to wymyślę, w jaki sposób to zrobić, żeby ludzie potem nie mówili: o, wiesz, wszystko ustawione i o, to feo, to jest nie fair. Chcę to zrobić tak, żeby każdy miał szansę, żeby wygrać. Może zrobić jakiś że musicie, wiesz, narysować coś. Nie, bo to w sumie też nie jest. Ja coś wymyślę, nie martwcie się, ja jestem pełno pomysłów, wymyślę jakiś sposób. Zobacz, mój level tu nadal jest. Ale ten diaksowy zombie też tu jest. Ale myszki już nie ma, na szczęście. Ja tu tutaj się będę krył. Myślałem, że już znów skinę. Nice, 12 levelów nam zwróciło. Ale mega. I jest po tobie, kochany mój. Już nie żyjesz, słaby chuj. Jest, udało się. O, tu będzie Soul Sand, z tego co pamiętam. Może nie? Mamy dwie drogi, lewa, prawa. Idziemy jaką? Left is right and right is wrong. Nie idziemy tam, idziemy tu. Chociaż tak samo wygląda, może nic tu w ogóle nie ma. Albo z lewej i prawej strony jest to samo. Zobaczymy. Wiedziałem, że lewą stroną, zobacz. O, spawner. Oh shit. Uwaga. O, zombie! Ale nie wie, co robi, to możemy go łatwo ściągnąć. I czy mówiliście, że ten miecz szybko rozwala spawnery? Faktycznie, rozwala szybko spawnery. Dziękuję za wiadomość o tym. Przydatna była bardzo, chociaż i tak może i bym sam się dowiedział, ale dzięki za informację, naprawdę. Okej, idziemy dalej w dół. Idziemy dalej w dół. Nie ma niczego tu, czemu? Tu jest ściana. To jest coś nowego. Ja ci powiem, to jest coś nowego. Normalnie nie ma takiej ściany tam na dole. Nie wiem w ogóle, co tu się dzieje. Ale dziwne. Możliwe, że tu jest końcowy pokój. Można sprawdzić. Rozwalimy tutaj trochę. Zobaczymy, co tutaj jest na dole. Powiem, że ciekawie wygląda. Ale idziemy nadal. Okej, niech będzie. Już nie ma powrotu. Pułapka, już nie ma powrotu. Czekaj, zanim pójdziemy dalej. Mam nadzieję, że nic mnie nie zaatakuje. Zrobimy szybko pochodnie. Żeby były. Żebyśmy mieli parę. W sumie ja szybko położę jedną, bo nie lubię ten numer 50. Halo. Wow! Guzik. Aha. Dziwnie. Nie byłem w takim miejscu jeszcze. O, zombie! Kolejny zombie, ale mnie nie widzi, bo jestem... Lol, jestem w drzwiach. Ale dziwne. Ale bierzemy go szybko i rozwalamy spawner. O nie, udało się! Mam nadzieję, że żadna mysz nie atakuje mnie. Jest! High five, brofist, ludzie, za to. To był naprawdę spoko combo. Okej.
Gincie zombiaki. Wow! Czterech ich tu jest. Trochę niebezpiecznie, rozwaliłem sam pochodnie, ale to jest okej. Powinny ją dawać z powrotem. I 15 levelów mamy z powrotem jeszcze raz. Kolejne 15. Chciałbym tylko sprawdzić, staliśmy 30 minut. To będziemy tak koło 55. Muszę ustawić sobie tutaj 55, żebym wiedział. 54 będzie dobrze, myślę. 54. Okej, okay, wchodzimy przez drzwi i zobaczymy, co tu jest dalej, ale nie będziemy tak na hardkorowo wchodzić, bo jest trochę niebezpiecznie. I nie martwcie się, zaraz tam pochodnie, żebyście widzieli wszystko, co się dzieje. Wszystko, co się dzieje. Wszystko. Myszka już ginie. What the hell? Zobaczcie, co oni tutaj. Co? Mówiłem wam już tyle razy i jeszcze raz powtarzam. Strasznie dziwne rzeczy się dzieją w moim świecie. Wow, lawa! What the fuck? Co to jest? Pułapka? Co to ma być? Co to do kurczaka ma być? Oh no! Oh. Szybko uciekać. Oh god! Oh god! Oh no! Ojejku! O rany! Musimy uciec. Oh my god! Co to, zielony skorpion? Wow, gdzie... Pokój pełny skorpionów! Co tu w ogóle się dzieje? Ludzie! Nie rozpoznaję nic takiego z poprzedniego jokboxa. Wow, myszka! Nie strasz mnie tak. Oh my god. O, łuk ma, nienawidzę cię, nienawidzę cię, nie lubię łuków. O, bo straszne silne są i nie mogę ich nawet atakować. Gin! 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 Jest. Zapomnieliśmy po wilka iść. Wiedziałem, że coś zapomnieli się. O, o. Zatrzymało. O, jest, okej. Okay. Zatrzymało się na sekundę. Patrzę, myślałem, co tu się dzieje. Ale idziemy. Ale obejście zombie. Chcesz potrzymać moją ręczkę? Nie będziesz trzymać mojej ręczki. Łuk. Oh no, łuk. Okej. Okay. Musimy to zrobić skillowo. Tak, patrzcie, skillowo. O, fuck, nie udało się jednak. Dużo zombiaków se spawnowało i wszyscy na mnie lecą. Cały plan. Ja nawet nie wiecie, co ja planowałem. Planowałem zrobić, ale na pewno się nie uda teraz. Czekaj, gdzie jest ten zombie? Z łukiem? Jest, będzie. O, sticky keys. Lol, zaaktywowałem sticky keys. Właśnie taki był plan. Jeszcze wam powtarzę, jeżeli nie zauważyliście, bo był tak mega super szybko zaplanowany, że był taki epicki, że nawet nie zauważyliście, co zrobiłem, bo tak szybko przeleciało, to zaraz wam powiem. Było tak, tutaj był zombiak, poszłem pierw rozwalić spawner, wtedy skoczyłem tu, dałem pochodnie i już jak wróciłem po pochodniach, to go zaatakowałem i nawet raz mnie nie trafił. To się nazywa... O, jejku. To się nazywa... Blokada. What the fuck? WTF? Co oni mi tutaj robią, ludzie? Tu nic nie ma. Tu coś jest, bo widzę. Kolejna lawa, zajebiście. I nie mamy nic w ekwipunku, żeby to zablokować. Oh my god, oh my god, oh my god. Co oni tutaj mi robią, ludzie? Masakra. Nigdy nie byłem w takim... Aha, nigdy nie byłem w takim miejscu. Sowala? What the hell, man? Seriously. Co to za miejsce? Przerąbiste. Nie wiem, nawet nie ma sensu. Ale zobaczcie, zobacz. Skrzynka tu w ścianie. Schowana. WTF. Nie rozpoznaję niczego takiego. Okej, okay, zbieramy przynajmniej i tak itemy. Zostawię tym razem w ekwipunku sobie te kawałki, żebym nie miał. Sprawdzimy jeszcze, czy coś w tą stronę jest. Bo, o jest, jest ta lawa. Kurde, jak mogłem zapomnieć? Debil. Wow! O, jak szybko. Acting, working hard. Wow, kolejna lawa. Oh, no! Mięsko nie chciałem! Będzie ok. Znikło, na szczęście. Teraz tutaj. Ja pierdzile! Serio? Wszędzie lawa? Ok, w takim razie przeskakujemy. OMG! Co to do kurczaka jest? Nigdy takiego miejsca nie widziałem. Mini parkour, kurczę.
I tam coś jest! Czekaj, muszę uważać, żebym nie wpadł. Ło, czemu samo się rusza do góry? Ale dziwne. Yo. Yo, musimy to przechodzić. Nie mogę tego zostawić, także nie sprawdzimy, co tu jest. Tam leci lawa. I tu leci lawa. Kurczę, ludzie. To jest coś nowego. Za każdym razem coś nowego. Kinder niespodzianka. Nie! Nie! Jest! Jest! Palcie! No! Moje oczy płacze! I znów głową kiwicuję. O, i nawet nie levelowaliśmy się. Słodkie chrupki, kurde. Jeszcze jeden level i byśmy mieli. Głupia Kinder niespodzianka spupsuła wszystko nam. Och. Nie wiem, co bez niej. Co bez jej zrobiłem? Co przez nią zrobiliśmy? Zrąbała nam wszystko, głupia Kinder niespodzianka. Ale mamy przynajmniej parę itemów, które możemy sprzedać do miasta. Jeszcze wezmę to drzewko tutaj, ponieważ widzę, że wyrosło i tutaj jest jeszcze szansa, żeby kolejne wyrosło. To powinno być ok. Nazbieram to... Upsa! Nazbieram to drzewko, żebyśmy mogli sprzedać do naszego miasta, ten co jest blisko nam, nas. I tutaj też chciałbym rozkręcić ich, ponieważ tutaj są bardzo... What the f is that? O, koń. Ale patrzy, tak jak ten... chipmunk, czy tamten. Pam, pam, pam! O, już nie, ale patrzył tak śmiesznie. Czy to jest normalne drzewo? Z normalnym drewnem. Jest! I mamy jabłko! Woohoo! Możemy zrobić złote jabłka. Teraz możemy zrobić złote jabłka. Czekaj, tu są różne. Tu mamy parę takich normalnych drzew. Wiesz co? Zgarniemy parę. Tutaj chyba jest kolejne normalne drzewo. Nie jestem pewny. Nie, jednak nie tym razem, niestety, nie tym. Ale tu mamy. Widać różnicę chyba. Na przykład... O, ale nie wiem, skąd to idzie, bo nie widzę tego drewna. Idziemy tu w górę. Nie, nie ma przejścia, nie ma przejścia. Tutaj mamy trochę przejścia. O, tutaj mamy w sumie, czekaj. Gdzie to jest? Tu, o. Przejście na górę. I tutaj jakieś drzewo jest. Widzę, że wygląda takie nasionkowe. To może i... Może i będzie miało jakieś dla nas jabłka. Ale wątpię. No i miałem rację. Okej. Okay. Zbieramy. Tam coś jest? Sowane? Skrzynka? Nie. Chciałbym. W sumie wysoki spad. Wysoki spad. Czyli wracamy. Kurczę, jak śmierdzę tym spalenizną. Robiłem ognisko dla mamy wcześniej. Spaliłem wszystkie drewna i strasznie teraz czuję taki śmierd ogniska. Wiecie jaki. Ale nie jest przyjemny, bo normalnie jak się pali normalne drewna i wszystko, to jest taki przyjemny śmierd. Ale teraz jest taki troszkę obleśny śmierd. Taki spalony plastik. Bo nie wiem, nie że paliliśmy plastiki jakieś, ale paliliśmy taką, nie wiem, trawę, która leżała przez długi czas i tam, wiesz, trochę spleśniała, takie spleśniałe drewna i wszystkie, nie wiem, takie starsze rzeczy, które leżały już trochę, powiedzmy, dlatego tak, wiesz, nie było zbyt smaczne, smaczny zapach, dlatego tak trochę czuję. Zaraz pójdę się wykąpać, jak już nagrę ten odcinek dla was, moi drodzy, moi kochani. Ale właśnie wbiję tutaj, szybko wbijemy na chatę. Ja jestem ciekawy, czy to nadal nagrywa. Nadal nagrywa. 54, tak? Okej. Myślałem, że już nie nagrywało, a tutaj? Nagrywa, okej. Dobrze. Bałem się już chwilowo, że nie nagrywało nas. I mamy... O! Możemy wyrzucić też tutaj niepotrzebne rzeczy. Sicy, jabłka, bardzo potrzebne. W sumie wszystko zostawimy. Tutaj większość pójdzie. Stringi, strzały, melon. To nie, to też nie. To nie, to w sumie tak, może tu iść. Drewienko idzie do skrzynki z drewnem. W sumie skrzynka z drewnem powinna być tu, tak moim zdaniem. Możemy nawet tak zrobić, żeby była. Od razu wsadzimy, a to pójdzie na dół. Nie! Na dół. Tak? Jak było, czy tak było? Tak chyba było. I tutaj teraz wsadzimy wszystkie drewna nasze skrzynki. I tak dalej. W sumie mieliśmy to sprzedać do miasta, ale mało tego mamy sami, to zostawimy sobie. Stone bricks mamy też. Przydatne, zawsze. Przydatne. Teraz sam nie wiem, gdzie wszystko idzie. Okej, tu pójdzie to. W sumie możemy tak zrobić.
te na górze i resztę na dole. Złoto musimy przerobić, jedno, przynajmniej jedno. Czemu? No złote jabłko oczywiście. Weźmiemy ze sobą złote jabłko. What? Oh no, debil, głupi jestem, sorry. Moja wina. Musimy zrobić takie. Jest, złote jabłko. Tylko jedno w tej chwili, ale nie ma co się przejmować. Na pewno będzie więcej z czasem. Gdzie jest nasza skrzynka tutaj ze złotem? Teraz wsadzimy z powrotem tutaj wszystko. No i dobrze. Mamy jeszcze saplingi i flint. Flint może tu iść. Sapling, co mnie to tu pójdzie i to tu pójdzie. Sapling może tu iść. Cinder pearl pod. To było ważne. Z tego coś można wyciągnąć, z tego co pamiętam. Blaze powder. Oh, nice, zapomniałem o tym. Może być przydatne bardzo. A mięska to oczywiście do miejsca z mięskami, nie? Mięskami. Tutaj mamy rybkę usmażoną. Rybka usmażona idzie tu. I w sumie mamy gotowe, możemy te mięsa nawet tu wsadzić. Bo widzę z tego co widzę, to już są gotowe do smażenia. 9, 9 i 6 9. Okej, wtedy weźmiemy pół połówki. Czyli 1/4. I pół połówki, 1/4. Wrzucimy, powinno być 4, 6, 4, 7. No, bardzo podobnie, czyli dobrze. Bardzo dobrze. Tak właśnie jak chcieliśmy rozdzielić wszystkie na części. I co jeszcze? I nic, możemy już ruszać we świat. I zawsze teraz trzymam kości na sobą. Jakby co, jakby był jakiś piesek czy coś. Zawsze może właśnie być piesek, różnica między śmiercią i... śmiercią i życiem. Upsa! Skoczymy tu. Yes! Mega pingwin skok! Nice. O, i teraz już nie. Ej! No ja pierniczę. O, ale fajnie, w sumie takie przejście. Takie tajemnicze przejście. Naprawdę? Naprawdę znów deszcz pada? Nie wystarczało czasu, czyli bez deszczu, że znów musi deszcz padać? Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego deszczowego biomu zaraz, bo nie lubię jak jest dużo deszczu. Mogę sobie tak skakać po drodze. I szybciej lecieć. Nie jest tak szybko jak nasz miecz Zephyra, ale przynajmniej się nie kończy i możemy zawsze korzystać z tego. W sumie podoba mi się teraz. Tylko nie wiem czemu to jest kill off tam z lewej strony, bo kill off nic nie ma wspólnego z tym, że szybko się chodzi. Hop! Oh no, myślałem, że będę. Parkour skillsy. Pop! O, prawie. Nie wiem czy skoczyłem. Czekaj, spróbujemy. Jest, udało się. Mega skok. Halo? Halo? Halo, Mr. Kociak? O, jaki słodziak. Halo, Mr. Kociak, Mr. Słodziak. Idziemy. Miś polarny? Jak tak, to bijemy go, bo ma rybę. Nie. Baranki! Zapomniałem! Raczej owce. Zapomniałem, że szukaliśmy ich kompletnie. Ale to dobrze, że ich znaleźliśmy. Teraz możemy sobie ustawić łóżko nowe. Jest. I to dobrze, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. I jajka też. O, przydatne. Możemy zespawnować sobie chickeny. Kolejne jajko. Brrr, jak zimno. Nie możemy za jajek tutaj zostawić. Zginą. Biorę je i będę się nimi opiekować. Obiecuję ci, Mr. Chicken, że będziemy cię kochać do końca życia. Wilki. Szare. Albo szare, albo w cieniu siedzą. Jest, mam jednego. Nie wiem, czy się uda kolejnego zdobyć. Czemu nie wiem, czy się uda? No, bo tylko jedną kość mamy. Czasami się udaje, czasami nie. Tego chickena zabijemy. Sorry, chicken, ale nikt cię już nie kocha. Ale chickenki, które są w jajku, będę wam się opiekować na zawsze. Dawaj. Jest! O, mega! Mamy wolf pack razy dwa. Oj, trzeci jest, ale dla niego już nie mamy kości. Idzie je... O, idą moje wilki ze mną. Nice, nice. Mamy małą obronę ze sobą, widzę. Piękną. Nadal świnki takie, bo ten... Czemu? Bo nie zresetowałem jeszcze gry. Czemu? Bo nadal od razu nagrywałem, bo taką miałem mega chęć do nagrywania. Ale myślę... Wow! Baby konik! Baby konik! Stoi tu na śniegu, baby konik! Baby konik! Baby konik! Zobacz jak jest konik, baby konik! Taki mały baby konik.
ale rośnie nam przed oczami baby konik. Baby konik, dziwna świnia, ma tylko trzy nogi, baby konik. Baby konik, dziwna konik, dziwna świnia, baby konik. Baby konik już jest duży. Nie jest jednak, wyglądał duży na sekundę. Okej, chodźcie wilki, nie mamy czasu na śpiewanie. Musimy ogarnąć ten mob spawner. Oh no, mam nadzieję, że się nie zgubimy tym razem, bo musimy wrócić tam dokładnie, gdzie byliśmy. Zrobimy mały test dla moich wilków. Atak! Atak! Wilki! Pomóżcie mi! Bierzcie! Ale jesteście noobami. W ogóle nie zrobili tego, co chciałem. Baby wilk... Nie, nie będziemy. Wow! Skochany, tak szybko na mnie... Nie podoć, nie natoć na mnie tak szybko. Straszyłeś mnie. Okej, to będzie proste. Teraz chyba dam level od razu na miecz, żebyśmy mieli. Po prostu chciałbym, żeby mój miecz zadawał więcej obrażeń. Chyba naturalny, nie? Okej. Nikt tu na nas nie będzie czekał, bo już tu byliśmy. Możemy od razu iść w świat, dalej w świat. Tutaj w lewo, pamiętam, że lewo jest zawsze dobrze. Pamiętajcie, lewo jest... Left, po angielsku ma sens, bo po angielsku mówimy prawo. Prawo jest słowo right, nie? Right. I jak coś jest dobre, to też mówimy right. Czyli to jest takie powiedzenie, left is right, nie? Bo dobrze i też prawo. Left is right and right is wrong, nie? Czyli lewy jest dobre, a prawo jest złe. Ale fajnie brzmi, bo wiesz, right jest tak samo, czyli left is right is wrong, nie? Czyli ma takie dwuznaczne jest trochę. Czemu dwuznaczne i o co chodzi? I do czego to się zwraca? To się zwraca do kolczyka w uchu. Jeżeli macie kolczyk w uchu, to lewo jest dobre i prawo jest złe. Czemu? Bo jak masz w lewym, to oznacza, że nie jesteś gejem, a jak masz w prawym, to oznacza, że jesteś gejem. O kurczę, zginę. Nice. Zaje fajnie, zginęłem od razu. Szkoda, że nie weszliśmy do deszcza. Wtedy by się właśnie deszcz przydał. Nie, moje wilki! O, są przynajmniej ze mną. Są? Są moje dobre wilki. Wow! Ale mega przekroczyliśmy czas na ten odcinek. Chodźcie, wilki, pożegnamy się ze światem YouTube'owym na teraz. Chodź. Wow. Nienawidzę, jak przyciskam, to od razu lecę w przód. To jest jeden minus tego. Szare wilki moje. I ja. O, czekaj, musimy ich rozdzielić trochę. Pops, pops, ping-pong. Puu, puu, puu. Puu. Taka stara gra Pong się nazywała. Okej, czyli żegnamy się z wami do następnego ekscytującego odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi akurat się zaje fajnie podobało i tak szybko mija czas w tych odcinkach, bo tak mi się podoba nagrywać. Mam nadzieję, że wy wam się tyle przyjemności oglądając, jak ja mam w nagrywaniu tych odcinkach. Dziękuję za oglądanie. Kocham was wszystkich. Do kolejnego. Cześć.